Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, wczoraj o godzinie 16 wróciłem ze Szwecji. No i stwierdziłem, że no skoro idą święta, to może warto byłoby wyjaśnić pewne sprawy i zadzwoniłem do Majkiego, aby się spotkać, pogadać, może zakopać topór wojenny po prostu, bo to chyba najwyższa pora przestać się po prostu wygłupiać. I tyle. No taki miałem pomysł i ku mojemu zdziwieniu odebrał i faktycznie żeśmy się spotkali w knajpie. Siedliśmy, zaczęliśmy gadać. Ja pierwszy przeprosiłem, bo pewnie też coś zrobiłem źle i nie tak. I to nie ma to tamto ogólnie. I powiem wam, że tak ta cała rozmowa tak szła ku dobremu. Takie miałem wrażenie. Póki nagle Majki nie wyskoczył z takim, no nie wiem, no dla mnie to było takie wręcz nawet nie pytanie, tylko takie żądanie, abym brzmiał to tak: daj mi czempiona do handlu. Moi drodzy, no czempion nie jest jakby moją własnością, abym ja mógł go komukolwiek tak od tak dawać do handlu. A poza tym byłoby to dla w ogóle mega nieopłacalne, no w ogóle, no jak, ale to odbiłem piłeczkę i powiedziałem, że okej, to może by się dało zrobić, ale to jeśli tak, to ty mi daj do handlu hype tackla. No i w tym momencie Mike mnie wyśmiał i wyszedł. I tak się skończyła ta rozmowa. No szkoda, bo myślałem, że tak na święta to skończy się powiedzeniem wesołych świąt i tyle, a nie skończył. Ja to chyba już z mojej strony wszystko na ten temat i nie ma co się w ogóle więcej w ten temat zagłębiać i marnować na to czasu i tyle. Co Marcin o tym sądzisz? Myślałem, że będzie jakieś fame MMA czy coś. Też tylko podpuszczają, aby coś się działo, tak fame MMA. No, tak, a kogo ty byś tłukł? Powiedzmy. Jak kogo? Myślałem, że wy będziecie się tłuc. Nie, to. Dobra, Marcinku, jak już jesteśmy w zadziorku, bo sam tu z ciekawością wpadłem zobaczyć, co tu się nowego wydarzyło ogólnie. Bardzo dużo się wydarzyło. Opowiadaj. No, z Mikado były dostawy, W2 przyjechały, i Sajry przede wszystkim z Mikado. To już tak, to widziałem na filmiku. Co z W2 jest takiego? Najciekawsza według mnie wędka, z których przyszło, no to jest W2 spin. Czekaj, to odwrotnie złapiemy to. 303 cm do 40 gramów. Taka można powiedzieć trociuwa, boleziuwa. Ja pierdziele. To powiem ci, że jak na mój gust, to bardziej, bardziej boleziuwa. A czy jest w ręku? Jest mega lekka? No jest mega lekka, no. W ogóle tak, wiesz co, bo bardzo... Ta wędka w ogóle robi bardzo dziwne wrażenie, bo W2 to jest właściwie taka niby o klasę niższa seria wędek, o W3 i W4, tak? Ja chyba bym wybierał między tą wędką a W3, to chyba W2 bym wybrał. Okej. Wiecie, to jeszcze mnie martwi jedna rzecz ogólnie, bo... albo dobra, już koniec. Koniec tego tematu. Koniec tam. Nie, tak. Co jeszcze jest ciekawego? Co jeszcze jest ciekawego? No to przejdźmy. O, to ja już widzę, ty Blue Indy i Red Windy przyszło. A właśnie, zapomniałem. A to jeszcze tego nie pokazywaliśmy, tak? Red Windy i Blue Windy od Jacksona. Mówiłem tymi wędkami w zeszłym roku w Szwecji. Budżetowe wędki, no, bardzo fajne zresztą. Ja to miałem na paszokach, 180 do 5 gramów. Mhm. Pełna parabola. Spoko. Pod paszokiem. A coś z przynęt ciekawego? A, z przynęt, no to poczekaj już. To poczekaj, to, Jacksona, pa, to nie, to nie, to, przeszliśmy to, do Jacksona, nie, no nie, 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 wie, nie wierzę w ogóle. Zobaczcie na to. Nigdy chyba tyle takiej dostawy nie było. Nigdy nie było takiej dostawy MR Bitesa. To jest po prostu niewiarygodne. Jest chyba wszystko. Zobaczcie, są nowe kolory nawet, bo są galaretki. Kurde. Landryna. Landryna. Nie, i czarnego mega. Dawno nie było. Teraz już jest. O, jest czarny kolor.
No widzę, że motor oil jest, no kurde. Widzę, że są nawet te mniejsze. No powiem wam, że MR Bytes nam tak w Szwecji otworzył po prostu, że dziesiątki i pięćdziesiątki, piątki. Dziesiątkami żeśmy tłukli szczupaki, bo szczupaki nie chciały większych przynęt, a pięćdziesiątkami, piątkami żeśmy tłukli okonie. Nie tylko oczywiście, ale przede wszystkim. No. Fajnie. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Z Jacks A pokazywaliśmy, czy jeszcze raz chcesz pokazać? No mogę takie pokazać. Patrz, jaki fajny. O, to do Satiego kolor widzę. Pięknie. Pike Tile. Też ich nie było, 24. Proszę bardzo. A są? Jeszcze są nie do końca rozłożone z Jacksona. Karasi trochę przyjechało. O kurde, super. Super, super. A jeszcze zapomniałem właśnie, poperki 9-centymetrowe, 7, 5, coś podklenia też jeszcze przyjechało, smużaki i kilka jeszcze boleniówek. No to jeszcze miesiąc i na bolenie będziemy na się szykować. Ciekawe jak tam Czekaj, najważniejsze. Ale podbieraki. Pneumatyczny jest? A jak? Jest Boży podbierak. To zanim Marcin to rozłoży. Przepraszam, to dawajcie znać, jak jest z boleniem na odrze. Czy już się wytarł, czy, bo wiecie, że na odrze w niektórych miejscach można bolenie już łowić. Więc, bo tam nie ma okresu ochronnego. Jeśli one są już wytarte, to po prostu to biorą. Dawajcie znać, jak tam jest. Zapomniałem, jak się on nazywa. Nie, podbierak. Ale nie, on miał jakąś specjalną nazwę. Sprężynowy? Sprężynowy albo coś takiego. Albo pneumatyczny to nie. Bo nie jest, pomysł na sprężynę, ty. A nie na, nie na jeszcze ten. Jeszcze druga opcja, to już trzeba ręcznie sobie. No. O, coś takiego. I to są w dobrej cenie podbieraczki, tak? Na pewno w dobrej. No to fajnie. No to fajnie. A jeszcze co mi się w oko rzuciło, bo można powiedzieć, że maj zapasem, no to moi drodzy, proszę bardzo, cały wybór od Westina Jerów, mniejszych, większych, jak to mówią, wszystko jest. Wszystko jest, a we wtorek będziemy mieć uzupełnione wszystkie dajerki, na przykład taka ciekawostka. Łowiłem sobie, bo sobie wziąłem, nie wiem czy widzieliście na poprzednich filmach, wziąłem sobie fluorocarbon od Westina, aby zobaczyć jak działa i powiem wam, że faktycznie jest mega mocny, więc jak potrzebujecie, to możecie śmiało brać. Co tam, Marcinku, jeszcze? Ale tak się zastanawiam, czy jeszcze doszło, ale jak ciebie nie było, to jeszcze przyszły z damowskie, mówię, z dajwy gumy, których tak szybko zabrakło. Kurde, no. Wiecie co, najlepsze jest to, że i są też nowe kolory. Bo ja te gumy z dajwy też się strasznie zabrać do Szwecji ogólnie. Ale niestety tam już nie starczyło, bo przyjechałem do sklepu. Niektórych kolorów to już po jednym dniu nie tak, było. Tak, natychmiast nie było. Ale to tak, jest to jest nowy zobacz kolor. Podejdziesz tam, Marcin? Tak, idę. Tak, ja sobie te gumy tutaj obejrzę. Kurde, fajne, tego koloru nie było. Bo ten kolor to był, elegancki. A to może przy większych rozmiarach pokażę, o tutaj. Tego kolorku nie było. Ten chyba był. Tego nie było. To jest nowy kolor, bardzo ładny. No, to widzieliśmy. To jest klasyka. Kurde, fajnie. Naprawdę. Fajnie, fajnie, tylko w ogóle wszystko jest fajnie, tylko ja nie łowiłem tymi gumami, to jest najlepsze. Czyli tak naprawdę to jest, jeśli chodzi o te gumy, to jest dalej kupowanie kota w worku. To ja się nie boję tego mówić, bo ani ja, ani pewnie część z was jeszcze tymi gumami nie łowiła. Chyba, że, kurde, zobaczcie na ten kolor. Chyba, że część z was już łowiła, już mieliście to w wodzie gdzieś, gdzie nie można łowić, może gdzieś byliście na jakimś wyjeździe zagranicznym, tak jak ja na przykład.
No. Kurda, to ej, ale to jest. To, poczekajcie, najpierw to wam pokażę, ale to widzieliście ten kolor. Ale spójrzcie na to, to jest normalnie. Patrzcie. To jest motor oil. To jest motor oil z czerwonymi wstawkami, ale kozak. Ale to jest piękny kolor. Ale to będzie działać na szczupaki pewnie. No. No i tutaj widzę, że mniejsze te malutkie rozmiary, bo się nie zmieściły. Tu jeszcze jest tych większych. No przyszło, jest duży zapas tych gum. Fajnie. Będzie dziś, będzie czym mówić ogólnie. No. A jeszcze nam, co nam fajnie działało, moi drodzy. Fajnie nam, raczej mi przynajmniej fajnie działały poteczki od Fishbe, ale widzę, że tu jeśli chodzi o Fishbe, to chyba tych poteczek tu nie ma. Marcin? Tak? A mamy gdzieś płotki od Fishbe jeszcze? Wiesz co, chyba na zapleczu jakieś takie dwie może sztuki. A to się sprzedały wszystkie? Kurna, aha, no dobrze. Jak się coś sprzedaje, to dobrze świadczy o przynęcie. No dobra, moi drodzy, no nie będę was tutaj przed świętami męczył marketingiem. Ogólnie co, no widzimy się pewnie we wtorek tutaj na kanale. Na moim kanale, tym prywatnym, Sebastian Kowalczyk, Wędkarstwo i Podróże. Postaram się wam na jutro zmontować drugi film ze Szwecji, abyście mieli co w święta sobie poglądać. I tyle, no. I tyle. Moi kochani. Życzę wam spokojnych i wesołych świąt i zdrowych przede wszystkim. Trzymajcie się, cześć.